5 był zbudowany w 1878 roku i był budowany przez 6 lat, co było dla fortu głównego długim okresem. Chodziło o to, że on był wielokrotnie modernizowany, przebudowywany. Dzięki temu stał się też jednym z największych fortów w tym zewnętrznym pierścieniu. Okazuje się, że rowerzyści jeżdżą po tak zwanej prawej baterii dołączonej. To jest miejsce, w które w razie zagrożenia miały być wytoczone tam działa i one miały być skierowane w kierunku zagrożenia, czyli w tym przypadku w kierunku północnym. Dzisiaj są to po prostu tak zwane górki. Wędrując po obszarze Fortu V możemy niekiedy poczuć się jak w górach. Dawna fosa oraz centralna część zrujnowanego fortu tworzą niezwykle malowniczy, pagórkowaty krajobraz. Wędrując ledwo widocznymi wśród bujnej trawy ścieżkami, można bardzo łatwo zapomnieć, że fort znajduje się w otoczeniu gęstej zabudowy miasta Poznania. Wewnątrz resztek podziemnego kompleksu możemy z kolei spotkać obecnych jego mieszkańców. Pająki na soszniki, czy zimujące w chłodnych zakamarkach motyle. Powiedz mi proszę, dlaczego Fort V jest w tej chwili tak mocno zdewastowany, a jego obszar niemal w całości porośnięty jest roślinnością? Znaczy, to jest fort, który on jest na tle pozostałych fortów, przynajmniej w moim przekonaniu, jest fortem bardzo ciekawym, bo on ma taką podwójną historię. On po pierwsze ma historię tą pruską, czyli okres budowy jakiegoś wykorzystywania przez wojska pruskie polskie, ale ma też swoją drugą historię, czyli o historię okresu PRL. Na terenie tego fortu powstała tak zwana smolarnia, czyli miejsce, gdzie produkowano smołę i trochę też beton dla prawdopodobnie powstających osiedli winogradzkich. I to powoduje, że on tą historię ma bardzo ciekawą. Można do dzisiaj wskazać i pokazać nie tylko miejsca, gdzie ten fort funkcjonował w okresie pruskim, ale również w okresie PRL. Natomiast to, co działo się z nim później, też jest bardzo interesujące z dzisiejszego punktu widzenia, ponieważ on po prostu pod koniec lat 70. został, to jest takie miejsce opuszczone, zapomniane. Żadne instytucje czy urzędy jakby tym miejscem się nie interesowały, w związku z czym ono po prostu zarosło dziką roślinnością. Jeszcze w połowie lat 80. mamy zdjęcia z połowy lat 80., gdzie tej roślinności nie ma. Dzisiaj ona jest bardzo bujna i duża. I to powoduje, że jest to dla tego miejsca taka druga szansa. My sobie roboczo w naszej grupie wewnętrznej nazwaliśmy to miejsce takim drugim płucem na Ramowicy. Pierwszym jest Żurawiniec, drugim jest właśnie Fort V. Bardzo się staramy o to, żeby sformalizować to miejsce i nadać mu charakter parku, przyrodniczego miejsca o charakterze historycznym. Obszar Fortu V to niesamowity przykład tego, jak sukcesja przyrodnicza prowadzi do odtworzenia się świata roślin i zwierząt na obszarach, które niegdyś wykorzystywane były intensywnie przez człowieka. O ile centralna część fortu jest tylko w części porośnięta przez drzewa i krzewy, to na obszar fosy powrócił prawdziwy las. Rezerwat Żurawiniec to niezwykle popularne miejsce wycieczek mieszkańców Naramowic. Będąc w tym miejscu, warto pamiętać o tym, że można tutaj spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt, które mogą nam wiele powiedzieć o historii
tego miejsca i o tym, co się w tym miejscu w tej chwili dzieje. Przykładem może być pokrzywa, pospolity gatunek występujący w bardzo wielu miejscach naszej okolicy. Dlaczego? Jeżeli spojrzymy na pokrzywę, to jest roślina, która jest tak zwanym gatunkiem nitrofilnym, czyli wskazującym na to, że w tym miejscu znajduje się dużo azotu i fosforu. Skąd tyle tych składników się tutaj znalazło? Między innymi wynika to z tego, że budujemy kolejne osiedla w sąsiedztwie Żurawińca na Piątkowie, na Ramowicach. Prowadzimy tutaj bardzo intensywny ruch turystyczny i skutkuje to tym, że dostaje się w tą okolicę bardzo dużo właśnie azotu i fosforu, które zmieniają ten obszar, powodują, że pojawiają się tutaj nowe rośliny, nowe zwierzęta, które do tej pory tutaj nie występowały. Innym gatunkiem wskazującym na zmiany zachodzące na obszarze Żurawińca jest niecierpek drobnokwiatowy. Jest to roślina inwazyjna, która została sprowadzona do Polski i można powiedzieć wymknęła się trochę spod kontroli. To jest roślinka, która bardzo dobrze się adaptuje do naszych warunków. Ta roślinka w niezwykle intensywny sposób się rozprzestrzenia, wystrzeliwując swoje nasionka. To jest bardzo ciekawy mechanizm, ale niestety on też prowadzi do tego, że ta roślina, która nie jest typowa dla naszej flory, występuje coraz częściej i spotykana jest w coraz większej ilości miejsc, w których nie powinna się pojawić. Innym gatunkiem, który niezwykle często występuje na terenie Żurawińca, jest robinia akacjowa, popularnie zwana akacją. Tak naprawdę ten gatunek niewiele ma wspólnego z akacją. Jest to gatunek obcy, który został sprowadzony do naszego kraju między innymi dlatego, że ma bardzo ładne kwiaty, bardzo ładnie rośnie, ale niestety ta roślina nie zawsze korzystnie wpływa na swoje otoczenie. Szczególnie jest to widoczne, kiedy wytniemy tą roślinę z jakiegoś powodu. Z jej korzeni wtedy odbijają dziesiątki nowych roślinek, nowych robini, które kompletnie mogą zarosnąć w swoje otoczenie, zmieniając jego funkcjonowanie. Na skutek tego mogą zniknąć kompletnie rośliny, które naturalnie występują w naszym kraju, a w ich miejsce pojawia się właśnie gatunek inwazyjny, co nie jest korzystne dla naszej przyrody. W świetle zachodzących zmian klimatycznych na naszej planecie niezwykle istotne jest to, abyśmy w naszej okolicy mieli jak najwięcej zbiorników wodnych, małych oczek wodnych, które gromadzą niezwykle cenny zasób przyrodniczy, jakim jest właśnie woda. I w związku z tym bardzo dobrze, że właśnie na terenie Żurawińca też mamy tego typu zbiorniki wodne, które zapewniają tak zwaną małą retencję, a więc dostarczają wody okolicznym roślinom, zwierzętom. Ten obszar też dzięki temu jest bardziej wilgotny, a w trakcie okresów letnich, upałów na pewno temperatury nie są tak wysokie, w związku z tym właśnie, że woda bardzo łagodząco wpływa na okoliczny mikroklimat. Znajdujemy się na terenie rezerwatu Żurawiniec, jednego z najbardziej interesujących pod względem przyrodniczych obszarów Poznania. Ten obszar jest interesujący nie tylko ze względu na to, jakie gatunki roślin i zwierząt tutaj spotykamy. Jeszcze niedawno, kilkadziesiąt lat temu, to był obszar zupełnie albo prawie zupełnie naturalny. Występowały tutaj naturalne torfowiska z takimi gatunkami jak rosiczki, czyli rośliny owadożerne. Niestety nastąpił proces urbanizacji tego obszaru, powstały osiedla na terenie Piątkowa, na Ramowic i ruch turystyczny tego obszaru się bardzo intensywnie zwiększył. Ponadto zaczęły tutaj dopływać też pewne ilości zanieczyszczeń z okolic i to doprowadziło, że ten obszar bardzo mocno się zmienił.
Dla takiego niewprawnego oka może te zmiany nie są zbyt wyraźne, ale jeżeli troszkę dokładnie się przyjrzymy, to i my również je zauważymy. Przykładem tego chociażby jest niecierpek drobnokwiatowy, który bardzo licznie występuje nie tylko na terenie rezerwatu Żurawiniec, ale również w jego sąsiedztwie. Gatunek inwazyjny wskazujący na to, że to miejsce właśnie ulega różnego rodzaju zmianom. Rosiczki, które tutaj kiedyś występowały i kilka innych gatunków charakterystycznych dla tak zwanych siedlisk dystroficznych, czy takich torfowiskowych, w uproszczeniu mówiąc, praktycznie kompletnie zaniknęły. W ich miejsce pojawiły się inne gatunki, na przykład trzcina pospolita, rzęsa drobna, którą tutaj bardzo dobrze widać, czy na przykład inne gatunki roślin trawiastych. W rezerwacie Żurawiniec oraz w jego okolicy możemy spotkać wiele przewróconych drzew, konarów, wykrotów. Może się wydawać, że takie miejsca nie są jakoś szczególnie istotne dla środowiska leśnego, a przewrócone drzewa nie są potrzebne. Nic bardziej mylnego. Im więcej przewróconych drzew, im więcej takich miejsc, które zostały odsłonięte przez przewrócone konary, tym lepiej dla środowiska leśnego. Na przewróconych drzewach często pojawiają się nowe gatunki mchów, nowe gatunki grzybów, popularnie zwanych np. hubami. Pojawiają się liczne bezkręgowce, mrówki, pająki, chrząszcze, które w innych warunkach by nie wystąpiły. A więc jeżeli widzimy w lesie takie miejsca właśnie z przewróconymi drzewami, z wykrotami, to znaczy, że różnorodność biologiczna, czyli ilość gatunków roślin i zwierząt w tych miejscach na pewno jest duża. Chciałbym Was zachęcić do udziału w naszym eksperymencie, który polega na obserwacji zmian przyrody zachodzących w tym miejscu poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej. Zapraszamy Was do przesyłania zdjęć dokładnie tego miejsca na podany poniżej adres mailowy. Z tych zdjęć wykonamy kolaż będący swego rodzaju eksperymentem prezentującym dynamikę przyrody, czyli zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku. A więc zachęcamy Was do aktywnego udziału w tym doświadczeniu i wspólnie będziemy czekali na wyniki tego eksperymentu. Znajdujemy się nad Różanym Potokiem, lewobrzeżnym dopływem Warty. Jest to rzeczka, która od północy graniczy z osiedlem Naramowice. Ma ona charakter półnaturalny. Wynika to z tego, że w tym miejscu ona bardzo malowniczo meandruje, tworząc ciekawe zakola. W całym nurcie możemy spotkać bardzo wiele powalonych drzew, które znalazły się tutaj w sposób naturalny, ale też zostały zawleczone przez bobry, które również w tym miejscu prowadzą dosyć intensywną działalność, spiętrzając tą rzekę w niektórych miejscach, co przyczynia się do tego, że powstają ciekawe rozlewiska, a wiąże się to też z tym, że zwiększa to retencję wodną, czyli zabezpiecza nasze środowisko przed utratą wody. Sam potok charakteryzuje się ciekawą strukturą, jeżeli chodzi o rośliny i zwierzątka. Możemy tutaj spotkać m.in. nartniki. Są to bezkręgowce, które potrafią poruszać się po powierzchni wody, wykorzystując zjawisko napięcia powierzchniowego. Dzięki temu one dosłownie skaczą albo wiosłują po samej powierzchni wody, nie zamaczając swoich kończyn. Kolejnym bardzo ciekawym zwierzęciem, które tutaj znalazłem, jest płoszczyca. Jest to bezkręgowiec, który jest bardzo mocno spłaszczony, stąd też nazwa, i żyje pod wodą, krocząc wśród gnijących, obumierających gałęzi
liści i resztek roślinnych. Zwierzę to poluje w ten sposób, że jego przednie odnóża są przekształcone w takie wielkie szczypce, którymi chwyta swoją zdobycz, a następnie przytrzymuje i konsumuje. W zamieszczonych materiałach filmowych znajdziecie podpowiedź, w którym dokładnie miejscu w tej chwili się znajdują. Zachęcam Was, abyście wzięli udział w naszym eksperymencie naukowym, który polega na tym, że fotografujemy wybrane miejsce w różnych porach roku. Następnie z tych zdjęć sporządzimy swego rodzaju kolaż fotograficzny, który zaprezentuje Wam zmiany przyrodnicze zachodzące w danym punkcie w różnych porach roku, co pomoże nam zrozumieć dynamikę przyrody, to jak ona się bardzo zmienia w różnych okresach. I będzie to na pewno ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich w formie właśnie takiego wspólnego doświadczenia naukowego. Znajdujemy się nad Wartą, która stanowi wschodnią granicę Naramowic. Nad rzeką tą rozpościerają się niezwykle bogate zbiorowiska roślinne zwane łęgami. Występują tutaj liczne gatunki drzew takich jak wierzby, olsze, czasami spotykamy też tutaj dęby i buki. Natomiast w tym miejscu konkretnie znajdujemy się, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć bardzo ciekawą historię. Jest to historia o bobrach. Zwierzęta te znane są z wytrwałości i pracowitości, a dowodem na to jest właśnie ta wierzba. Zwróćcie uwagę, że widzimy tutaj liczne ślady zgryzów bobrowych. W tym miejscu, tutaj też coś próbowały gryźć. Tutaj w tym miejscu prawie udało im się podgryźć tą gałąź i dopiero w tym miejscu bobry osiągnęły sukces, czyli obcięły gałąź, nad którą bardzo wytrwale pracowały. Dlaczego te bobry tak mocno próbowały to drzewo przewrócić? Ponieważ przysmakiem tych zwierząt są górne gałązki drzew. Te pędy, które są bogate w różne składniki pokarmowe. Bobry zdzierają z nich korę, żywią się tymi najcieńszymi kawałkami pędów i w ten sposób zaspokajają swoje potrzeby pokarmowe. Ponadto bobry też ścinają drzewa oczywiście po to, aby budować tamy, ale głównie w tym celu wykorzystują drzewa, jeżeli żyją akurat nad małymi potokami czy też rzeczkami, które można z łatwością przegrodzić. Oczywiście warty bobry nie są w stanie przegrodzić, ponieważ jest to zbyt duża rzeka, więc tutaj głównym zadaniem było właśnie dostanie się do tych górnych pędów, ewentualnie pozyskanie gałęzi na budowę żeremia, czyli miejsca, w którym bobry chowają się, wychowują młode i spędzają godziny odpoczynku. W tym miejscu możemy też zauważyć bardzo ciekawą roślinę. Jest to kolczurka klapowana. Jest to bardzo ciekawa roślinka. Ja tutaj kawałek zerwę, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. O, proszę bardzo, zobaczcie. To jest taka roślina. To jest gatunek inwazyjny. Co to znaczy? To znaczy, że ta roślina nie rosła pierwotnie w Polsce. Ona została sprowadzona do naszego kraju z różnych powodów, głównie dlatego, że ma bardzo ładne owoce i dlatego też ona była często sadzona w ogródkach albo w różnego rodzaju kwietnikach właśnie w celach ozdobnych. Niestety ta roślinka bardzo dobrze poczuła się w naszym kraju i dosłownie uciekła z tych ogródków. W tej chwili możemy ją znaleźć nad rzekami, nad potokami, w takich miejscach, które są okresowo zalewane przez wodę, czyli na przykład właśnie nad Wartą. Ta roślinka ma bardzo ciekawe owoce. One wyglądają jak ogórki, tylko że są zaopatrzone w takie dosyć długie kolce. Jest to roślina pnąca, co widzimy bardzo dobrze dzięki tym oto wąsom, które są właśnie tak ładnie zakręcone. Kolczurka wykorzystuje je po to, aby wspinać się po gałęziach. W tym miejscu chciałbym Was zachęcić do naszego eksperymentu naukowego polegającego na
wykonywaniu dokumentacji fotograficznej wybranych miejsc znajdujących się w okolicach Naramowic. Wydaje mi się, że jest to niezwykle interesujące miejsce ze względu na to, że tutaj zachodzą bardzo ciekawe zmiany przyrodnicze. W okresie od wiosny do jesieni wzrasta nam na przykład ta kolczurka klepowana. Za mną roztacza się widok na nadwarciańskie łęgi, które bardzo dynamicznie zmieniają się w różnych porach roku. W związku z tym zachęcam Was, abyście w tym miejscu dokonywali swojej dokumentacji fotograficznej, a następnie przesyłali nam zdjęcia na podany adres mailowy. My z tych zdjęć wykonamy taki kolaż, który będzie prezentował nam zmiany tego miejsca w różnych porach roku. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy eksperyment naukowy, który pokaże nam właśnie zmiany przyrodnicze, zmiany w roślinności, które następują w różnych porach roku. To będzie taki dowód na to, że ta przyroda, która nas otacza, to jest coś naprawdę żywego i mogącego dostarczyć nam bardzo bogatych wrażeń naukowych.